Seweryn Lipoński, witam Państwa. Coraz bliżej na horyzoncie wybory parlamentarne. Oczywiście będą jesienią, jeszcze trochę czasu zostało, ale już czuć bardzo duże towarzyszące im emocje. Podobno będą to najważniejsze wybory od wielu, ponad 30 lat. Rządzący tymczasem zmieniają właśnie kodeks wyborczy, opozycja kłóci się i spiera o to, czy do wyborów iść razem, czy jednak może osobno. To między innymi kwestie, o których porozmawiamy dziś w gorącym temacie. Zapraszam. Wybory już na horyzoncie. Więc ta zmiana to jest wielka rzecz. Miejmy nadzieję, że te wybory będą uczciwe. Chodzi o przejrzystość i frekwencję. Oficjalnie. I żeby każdy wyborca, który chce oddać głos, mógł to uczynić. PiS już ma całkiem niezłe doświadczenie w manipulacji przy ordynacji wyborczej. Będą powtarzane te wybory. Jeśli wy przegracie, to z waszej strony. Jeśli przegrają oni, to z ich strony. Ale i w samej opozycji wrze. Przyczyną spór o wspólne listy wyborcze. Nigdy nie przeczytacie, Hołownia postawił ultimatum Tuskowi. Na ten moment możemy być już prawie pewni, jednej listy nie będzie. Wszystko co dobre przed nami, ja wierzę w mądrość. Najgorsze było jakbyśmy poszli w totalnym rozbiciu. A zegar tyka. Do wyborów zostało najwyżej 9 miesięcy. A naszym pierwszym gościem jest dzisiaj przedstawiciel partii rządzącej, poseł Bartłomiej Wróblewski, szef poznańskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Przy okazji, dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dziś wyjątkowo łączymy się z panem posłem, bo zdaje się, że jest podczas pewnego krótkiego wypadu w górach. Jeśli się nie mylę, to Sudety. Zgadza się, panie pośle? Tak, jesteśmy z żoną w górach. Kilka dni odpoczywamy w Sudetach. Pan się wspinał na dużo wyższe góry w swoim życiu. Nie wiem, czy teraz też pan planuje jakieś szczyty zdobywać, jakaś Śnieżka? To nie jest wyjazd wspinaczkowy, to raczej rekreacyjny, ale przyjemnie spędzamy czas w górach, wchodząc na może nieco niższe szczyty, ale pogoda dzisiaj była ładna, także padał też śnieg, także miła odmiana. A jaki jest szczyt możliwości Prawa i Sprawiedliwości w tych nadchodzących wyborach parlamentarnych? W jaki wynik celujecie? Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się obronić samodzielną większość w Sejmie i to jest wynik, na którym nam zależy. Czyli nie chcecie rządów koalicyjnych. Uważamy, że te 8 lat to był czas, w którym wiele w Polsce udało się zrobić w polityce rodzinnej, w polityce senioralnej, w polityce bezpieczeństwa, jeśli chodzi na przykład o rozbudowę polskiej armii, ale także jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, obniżenie podatków bardzo szerokie. Także jest wiele argumentów za tym, żeby rządy Prawa i Sprawiedliwości trwały nadal i uważamy, że byłoby wielkim ryzykiem, gdyby taka zrewoltowana opozycja, jaką w Polsce mamy, często mało odpowiedzialna, przyjęła w Polsce odpowiedzialność za losy państwa. O opozycji jeszcze sobie porozmawiamy za chwilę. Również kwestia tych rzeczy, którymi będziecie się chwalić na pewno w kampanii wyborczej, na to przyjdzie czas, ale na razie zmieniacie kodeks wyborczy. Po co? Ja nie znam wszystkich szczegółów zmian, bo nie pracuję w tej komisji, no ale główna kwestia to jest taka, aby większa ilość Polaków mogła brać udział w wyborach. Wiemy, że ta odległość od punktu wyborczego jest bardzo różna. W Niemczech na przykład jest 88 tysięcy lokali wyborczych, w Polsce 1/3, mniej niż 1/3, więc uwzględniając proporcje ludnościowe między naszymi państwami, w Polsce na pewno lokali wyborczych powinno być więcej. No i to jest uzasadnienie zmian, żeby większa ilość rodaków bez większych problemów mogła dotrzeć do lokali wyborczych. Mam propozycję, żebyśmy teraz te zmiany właśnie najistotniejsze, bo ich jest oczywiście więcej, ale te najistotniejsze i budzące wiele emocji pokazali na planszy, którą przygotowaliśmy. To są dwie kwestie tak naprawdę. Jedna to kwestia zwiększenia lokali wyborczych, o czym wspominał pan poseł. Już na jeden obwód będzie przypadać nie minimum 500, tylko 200 mieszkańców, a do tego ma się pojawić bezpłatny transport dla niektórych, dla niepełnosprawnych, dla osób starszych, tak żeby łatwiej do lokalu wyborczego dojechały. Tylko szybko nasuwa się pytanie cui prodest, czyli kto na tym skorzysta i czy przypadkiem nie będzie to właśnie partia rządząca. Tak się składa, że wy macie najwyższe stosunkowo poparcie wśród mieszkańców wsi, mniejszych miejscowości i wśród seniorów. No ale proszę zwrócić uwagę, że także na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe
właściwie no, bazuje na wyborcach z terenów wiejskich, z niewielkich miejscowości, więc to nie jest sprawa oczywista. Nie, na przykład, nie wiem, ja nie mówię, że tylko wy na tym skorzystacie, ale mam wrażenie, że między innymi. Zakorzeniona na polskiej wsi. Także gdybyśmy od tej strony spojrzeli na sprawę, no to jest co najmniej kilka ugrupowań, które no, mogłyby jakby no, w szczególności, w taki czy inny sposób, w sposób szczególny odpowiadają, czują się odpowiedzialni za mieszkańców terenów wiejskich. Natomiast tak czy inaczej prawo do udziału w wyborach, czynne prawo wyborcze jest prawem konstytucyjnym, przysługuje każdemu z nas. Chociaż w nierównym stopniu mamy do niego realnie dostęp, no bo są, część z nas ma kilkaset metrów do lokalu wyborczego, a niektórzy mają 10 kilometrów czy więcej. Więc jest pewna różnica i te zmiany służą temu, żeby realnie rzecz biorąc dostęp do lokalu wyborczego był, nigdy nie będzie w pełni równy, ale bardziej równy niż jest to obecnie. Poprawa frekwencji to zawsze szczytna idea, tylko zastanawiam się, czy pan chce, żebyśmy uwierzyli, że akurat zupełnym przypadkiem w te dwie grupy celujecie. Przepraszam, trzy grupy, bo jeszcze są niepełnosprawni, z którymi rzeczywiście bywało różnie w waszych relacjach. Ale proszę zwrócić uwagę, że jakby to nie są jakieś arbitralne decyzje. No, jedni z nas rzeczywiście mają bardzo blisko do lokalu wyborczego. Dla innych jest to mała wyprawa. Jeśli ktoś nie ma samochodu, no to jest to w ogóle utrudnione, w szczególności na terenach wiejskich. Na terenach w mieście nie ma takiego problemu. Można dojechać komunikacją, nawet jeśli ktoś nie ma bezpośrednio przy domu lokalu wyborczego. Na terenach wiejskich jest to trudne, choćby dlatego, że przecież no, często nawet nie ma komunikacji publicznej, a w szczególności w niedzielę. Także jakby, wydaje mi się, że jest to uzasadnione. Także jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne na przykład, no to nie tylko przecież to nie jest pierwsze działanie, które wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Realizowany jest cały czas program Dostępność Plus. Od bodajże 2018 roku to są wielomiliardowy projekt, który ma zwiększyć dostępność miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych. Więc nie są to jakoś propozycje, które nie są dobrze merytorycznie uzasadnione. Ja też zwrócę uwagę, o tym będziecie mówić jeszcze w kampanii wyborczej, to jest też jedna z rzeczy, o którą będziecie pewnie zahaczać. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali jeszcze chwilę o opozycji, panie pośle. To pierwsze działanie. Tak. O opozycji. Opozycja jakoś nie może się dogadać w sprawie wspólnych list wyborczych. Dla was to chyba świetna wiadomość. To ja nie jestem politykiem, który patrzy na to, co robi opozycja, jak pan wie. Nie wierzę, że pan nie patrzy, co się dzieje wśród opozycji. Panie na terenie Poznania i powiatu poznańskiego nie ma praktycznie dnia. Zwykle to jest kilka wizyt w ciągu dnia, kilkanaście czy nawet więcej wizyt w ciągu tygodnia na terenie dzielnic Poznania czy gmin powiatu poznańskiego. Ja w moich wystąpieniach bardzo rzadko odnoszę się do opozycji. Kiedy przejrzy pan mój profil na Facebooku, na który przy okazji zapraszam także widzów, no to zobaczycie państwo, że zajmuję się sprawami dotyczącymi aglomeracji poznańskiej, strażami pożarnymi, zabytkami, potrzebami lokalnych społeczności, inwestycjami drogowymi, na przykład także wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Ostatni weekend otworzyliśmy w Mosinie środowiskowy dom samopomocy, o który także przez długi czas się starałem, 1,5 miliona środków rządowych i ten ośrodek został otworzony. Więc dobrze, pan poseł zrobił lokowanie produktu, a ja teraz zrobię lokowanie opozycji. Zrobię lokowanie opozycji. To nie jest taki temat, przytoczę, który się specjalizuje. Przytoczę słowa, które padały ostatnio, w ostatnich tygodniach, miesiącach z ust przedstawicieli opozycji właśnie a propos tego, co zamierzają zrobić, między innymi, jeśli przejmą władzę. Posłuchajmy. Przeprowadzenie dochodzeń i skazanie wszystkich winnych, ale mocą prawa, a nie politycznego odwetu. Ja nie będę prokuratorem, ale ja zrobię wszystko, żeby w Polsce prokuratura nie bała się sięgnąć po jej dane narzędzia i żeby zaczęła wreszcie ścigać polityków i ludzi władzy, niezależnie od tego skąd są, którzy krzywdzą ludzi.
potrzebujemy dokładnie zbadać wszystkie naruszenia, jakie miały miejsce od 2015 roku. Za te wszystkie nadużycia konieczna będzie odpowiedzialność. Z imienia i nazwiska wskażemy każdego i każdą, kto sprowadził nasz kraj na ścieżkę bezprawia i chaosu. To byli szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Panie pośle, krótkie pytanie. Czy boicie się utraty ewentualnej władzy? To, co pan pokazał, to nie jest program, to jest antyprogram. Dodatkowo jest to antyprogram antyobywatelski, ponieważ nie ma tam żadnych pozytywnych propozycji, co chcieliby zrobić przedstawiciele opozycji dla Polaków. Chociaż zaznaczmy, to oczywiście były tylko fragmenty ich wystąpień. Jak dbać o wzrost gospodarczy, jak dbać o bezpieczeństwo państwa. Przypomnę na przykład, że Donald Tusk likwidował placówki, oddziały wojskowe na wschodniej granicy kraju, utrzymywał bliskie relacje z Rosją, prowadził mało odpowiedzialną politykę energetyczną. Tutaj nie ma mowy o jakimś pozytywnym programie, co chciano by zrobić, tylko jest antyprogram, to znaczy jak odegramy się, jeśli wygramy wybory. To po pierwsze. Po drugie, ja też wyłożyłbym te wszystkie słowa między bajki. Ja przypomnę, że Donald Tusk i duża część obecnej dzisiaj opozycji nie była w stanie ukarać nawet zbrodniarzy komunistycznych. Przez wiele lat, kiedy rządzili po 1989 roku, więc raczej tego rodzaju zapowiedzi traktuję z olbrzymim dystansem, niezależnie od tego, że nie ma podstaw. Tam generalnie jest rządza władzy, natomiast nie ma ani programu, ani nie ma też takiego przekonania, że obietnic należy dotrzymywać. Z dystansem, jak słyszymy, podchodzi poseł Bartłomiej Wróblewski do zapowiedzi rozliczeń, które padają ze strony opozycji, a czy rzeczywiście tego programu nie ma i jak wyglądają te niesnaski wśród opozycji. O tym się zaraz przekonamy. Za chwilę wracamy po krótkiej przerwie. A panu posłowi bardzo dziękuję za rozmowę i udział zdalny tym razem w programie. Serdecznie dziękuję i dobrego wieczoru. Dziękujemy również, a teraz pokażmy, jak wyglądały w ostatnich dniach, tygodniach przepychanki, bo tak to chyba trzeba nazwać, w szeregach opozycji w sprawie wspólnych list wyborczych. Jak być może wiecie, ja od wielu, wielu miesięcy namawiam, pracuję, perswaduję nad tym, żeby opozycja zjednoczyła swoje siły i żeby to była, bo tu chodzi o wielką rzecz. Więc do przewodniczącego Hołowni chcę się zwrócić naprawdę z takim serdecznym apelem. Ja chcę wygrać te wybory. Mnie nie interesuje żadna mała gra. Takie podchody czy małe gierki to kompletnie do niczego, to się do niczego nie przysłuży. Dzisiaj jest dokładnie, czy jutro ten moment, żeby powiedzieć tak, tak, nie, nie. Albo idziemy razem, ja jestem absolutnie przekonany, że będzie lepiej, że będą większe gwarancje na zmianę, na tę wielką rzecz, jak pójdziemy razem. Ale jeśli nie chcecie, to chociaż powiedzcie to, bo nie ma już czasu, to jest ostatni moment. My się musimy przygotować do tego wielkiego wydarzenia, jakim może być to zwycięstwo. Z moich ust nigdy nie usłyszycie, że stawiam komukolwiek z opozycji ultimatum. Nigdy nie przeczytacie, Hołownia postawił ultimatum Tuskowi. My, Polska 2050, stawiać je będziemy Kaczyńskiemu. No my uważamy, że start jak najszerszej, jak najmocniejszej listy lewicowej będzie najskuteczniejszą drogą do odsunięcia PiS-u od władzy. Każda z tych sił, Hołownia, Lewica, Platforma Obywatelska musi jak najlepiej zmobilizować swoich wyborców, żeby poszli na wybory, zagłosowali i żeby tych głosów na opozycję było więcej niż tych głosów na PiS. Ja zrobię wszystko, żeby był taki relacje i na opozycji, i takie zaszeregowanie, można powiedzieć, takie ustawienie się wyborcze w tym wyścigu, żeby dawało jak największe szanse na zwycięstwo. Rozbicie totalne to jest oddanie pola przeciwnikom, to jest położenie na tacy tak naprawdę dla nich ogromnej szansy skoro na pan zwycięstwo. Mówi chciałoby się powiedzieć, ilu liderów, ile partii, tyle różnych opinii na temat wspólnych list. I między innymi o tym porozmawiamy. Była szybka zmiana gości w naszym studiu, a właściwie wymiana z posłem Wróblewskim, który był zdalnie. Teraz już nasi goście w komplecie w studiu. Pani Ewa Szedler, Polska 2050. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pani posłanka Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. I pan poseł Waldy Dzikowski, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Tak się zastanawiałem, jak państwo teraz siedzą tutaj obok siebie, czy widzieliby państwo siebie
na wspólnej liście wyborczej. Byłaby taka możliwość, czy nie bardzo? Nie widzę żadnych problemów. Czyli pan poseł jest na tak? Tak, tak, oczywiście. Ze wszystkimi na opozycji trzeba rozmawiać. Każdy wariant jest możliwy. Jeszcze chwila przed nami do pewnych decyzji, które pewnie zapadną, tak mi się wydaje, do Wielkanocy. Każdy podejmie najbardziej pewnie przede wszystkim dla siebie odpowiedzialną decyzję, ale myślę, że najważniejsze jest to, abyśmy zarzucili jakby pewne własne zapatrywania i pewne plany i podporządkowali je jednemu celowi, wygranej z PiS-em. Widzę tutaj pewną aluzję do pozostałych uczestników naszej dyskusji. Nie, nie ma żadnej aluzji. Liderów partyjnych. Rozpoczęcie również tematu. Pan nie jest w stanie nas, moim zdaniem, poróżnić dzisiaj. No zobaczymy, czy to się zapraszam. Uda. A czy panie chętnie byłyby na jednej liście z posłem Dzikowskim? Osobiście się z posłem Dzikowskim znamy i lubimy, więc myślę, że tak żadnego problemu by nie było. Pytanie, czy Góra by się osobiście zgodziła? Jeżeli pyta mnie pan jako osobę, a jeżeli pyta mnie pan jako przedstawicielkę Lewicy, to my jesteśmy gotowi na każdy wariant tak naprawdę. Jesteśmy przygotowani i otwarci do rozmów po to, i do wspólnej listy, i też do osobnego startu, ale osobnego, nie tak zupełnie Nowa Lewica jako Nowa Lewica, ponieważ my już przygotowania do wspólnej listy Lewicy poczyniliśmy i Lewicy, rozmawiamy. Nie całej opozycji. Tak, na ten moment od czegoś trzeba zacząć, panie redaktorze. Także jesteśmy w trakcie podpisywania porozumienia pomiędzy partiami lewicowymi. To będzie porozumienie otwarte na wszystkie inne ugrupowania lewicowe, więc my na pewno pójdziemy w bloku i prawdopodobnie w lewicowym bloku, to na pewno, ale do wspólnej listy z innymi ugrupowaniami też jesteśmy gotowi. Czyli niczego nie wykluczacie? Nie wykluczamy, ale myślę, że ten wariant blokowy jest najbardziej interesujący, najbardziej korzystny i najbardziej prawdopodobny. Ale wspólna lista też jest możliwa. A jak do sprawy podchodzi Polska 2050? Polska 2050 od samego początku ma jedno stanowisko. Wspólnym celem wszystkich partii opozycyjnych, partii demokratycznych, powinna być wygrana z PiS. Dlatego, że partia Prawo i Sprawiedliwość niestety psuje nam nasze państwo. Myślę, że w tej kwestii akurat wszyscy się państwo tutaj w studiu zgadzacie. Tak. Natomiast jeśli chodzi o kwestię list, to uważam, że to jest kwestia taka, którą należałoby policzyć i dobrze zanalizować na podstawie sondaży, które jeszcze uważamy, że jest to za wcześnie. Jesteśmy kiedy będzie gotowi? Odpowiedni moment? Ja myślę, że... Miesiąc przed wyborami? Myślę, trzy miesiące, będzie pół za roku? Późno. Na ten moment uważam, że sfokusować powinny się wszystkie nasze partie opozycyjne, demokratyczne na jednym, na porozumieniu programowym. Bo o porozumieniu programowym jakoś nie słyszymy, a media już bardzo dawno tylko zadają pytania na temat jednej listy, które uważamy, że jest drugorzędne. Ponieważ największą partią w Polsce to jest partia osób, które nie chodzą do wyborów. My staramy się, aby uczynić wszystko z naszej strony i aby ta konstelacja czy bloki list były takie, żeby każda z osób w Polsce była zachęcona do pójścia na wybory i aby oddała głos. Niestety przy okazji jednej listy, mamy takie badania, zyskuje na tym Konfederacja i nie wiem, czy akurat chcielibyśmy, aby Konfederacja zyskała i prawdopodobnie zawiązała być może koalicję z PiS-em. Do dokładnych wyliczeń zaraz sobie przejdziemy, ale chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali serii wypowiedzi akurat lidera pani ugrupowania, bo zrobiła się burza po tym, jak najpierw lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował do Szymona Hołowni, żeby się zdeklarował tak czy nie dla wspólnej listy wyborczej i później mieliśmy całą serię odpowiedzi na konwencji, w różnych mediach. Proponuję, żebyśmy teraz posłuchali, zobaczymy, jak te odpowiedzi wyglądały. Nigdy nie przeczytacie, Hołownia postawił ultimatum Tuskowi. My, Polska 2050, stawiać je będziemy Kaczyńskiemu. Bo naszym przeciwnikiem jest PiS, a nie żadna z demokratycznych partii. Jesteśmy otwarci na wszystkie rozwiązania. I uważamy, że powinna zostać podjęta decyzja wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o badania, jeżeli chodzi o też wzajemne relacje. Ten moment jeszcze nie nadszedł. Jedna lista to sprzedawany ludziom wielki pic na wodę. Tak naprawdę nikt jednej listy nie chce.
Tymczasem to z nas robi się grabarzy świętej jedności opozycji. Przytłaczająca większość analiz wskazuje, że najwięcej głosów i mandatów dają dwie listy albo osobny start wszystkich partii przeciwnych rządowi. Z dwoma króliczkami do ganiania, czy nawet trzema, będzie Kaczyńskiemu dużo trudniej. Przestańmy się czarować, przestańmy się zaklinać, przestańmy się wreszcie fiksować na tym micie, bo to, proszę mi wierzyć, my dostajemy teraz setki wiadomości od ludzi, którzy mówią: przestańcie się wreszcie zajmować tą jedną listą, dwoma listami, nas to kompletnie nie obchodzi. Celowo umieściłem przy tych wypowiedziach daty, bo to się działo na przestrzeni dosłownie kilku dni. Muszę przyznać, że trochę kolokwialnie mówiąc zgłupiałem, bo z jednej strony Szymon Hołownia mówi, że jest otwarty na wszystkie rozwiązania, tak jak tu przed chwilą pani zasugerowała, że trzeba to dokładnie wyliczyć. Po kilku dniach słyszymy w wywiadzie dla Wyborczej, właściwie czytamy, że jest to wielki pic na wodę, a jeszcze później w Kielcach Szymon Hołownia mówi o mitycznej liście, apeluje, żeby przestać się nią czarować. No to ja już nie wiem, o co tu chodzi. Może pani wyjaśni, co chciał powiedzieć wasz lider. Zdecydowanie mogę to wyjaśnić. To jest jak najbardziej spójne. Dlatego, że tak samo jak i tutaj, zaczęliśmy tak ważny temat jak przyszłe wybory, tylko od tematu jednej listy. Uważam, że podstawą, zresztą tak samo mówi mój lider, powinny być porozumienia programowe. Jakoś nie rozmawiamy na ten temat, co się wydarzy, co chcemy zaproponować Polakom. My jako Polska 2050 uważamy, że nie można zmienić polityki tymi samymi osobami. 2/3 posłów zasiadających w Sejmie to są posłowie, którzy są tam już ponad 7 lat. Uważamy, że do polityki powinny być zaproszone osoby, które są kompetentni, mają swoje doświadczenia, są ekspertami czy fachowcami w swojej branży. I właściwie nasze listy będą pełne takich osób. Ponad 90% będą osoby, które do tej pory nie zajmowały się. Pani mówi nasze listy, czyli jak rozumiem, na razie zakładacie start osobno. Przygotowujemy się oczywiście jako odpowiedzialni ludzie do tego, że być może będzie taki scenariusz, ale to już, tą decyzję muszą podjąć nasi liderzy. Widziałem tutaj malutki pszczyczek w stronę choćby posła Waldego Dzikowskiego, który dużo dłużej niż 7 lat zasiada w Sejmie. Pan widzi jakieś pole tutaj do współpracy programowej, może już teraz nie tylko personalnej, z Szymonem Hołownią? Może tak. Ja nie mam maszynki do robienia głosów, tylko zazwyczaj to ludzie wybierają i oni podpisują kontrakt i umowę o pracę z posłem, nie odwrotnie. To tak się dzieje. Często głosują też na jedynkę na liście. No, miałem różne scenariusze. Byłem wielokrotnie na jedynce, ale także i na trójce. Ostatnio pan nie był, to prawda. No właśnie, także mam jakby sporo doświadczeń na ten temat, ale w każdym razie z dużą pokorą do tego podchodzę, bo to nie ma tak, że pstyczek, że są nowi albo starsi, albo jak dalej. Znaczy, generalnie uważam, że bez względu na wiek i doświadczenie, ale bez względu na wiek, to albo... czy się jest młodym, czy starszym, to albo się jest mądrym i się nadaje do tego, co chciałbym robić, albo nie. Może być młody, mniej rezolutny, ale i także... Czyli kryterium zasiedzenia w Sejmie, o którym słyszymy od Szymona Hołowni i jego ludzi, znaczy, nie przekonuje pana. Znaczy polityka jest tak, że tak jak pilotaż. Znaczy trzeba mieć jakieś doświadczenie i dobrze by było, gdyby mieć. Po co się uczyć, na czym polega budżet. Jak ja przychodziłem w 2001 roku, bo to tyle lat, chciałem powiedzieć, to muszę powiedzieć, że mimo, że miałem doświadczenie 11-letnie samorządowe, to jeszcze musiałem się sporo nauczyć. Ale to jest oczywiste, że w pewnym momencie gdzieś trzeba oddać pałeczkę, ale to ludzie zabierają tą pałeczkę. Te decyzje są obopólne, tak? I wola wyborców, jak i decyzja zainteresowanego. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest wszystko, co pan przedstawił, to jest też i retoryka polityczna. Zgoda, jakaś tam niekonsekwencja jest. Ja zawsze podchodzę z dużym... z dużą troską i jakby zaufaniem też i do każdego konkurenta politycznego. Do Szymona Hołowni też. Tak, dla mnie każdy konkurent jest, czy ja, trudno powiedzieć rywal, jesteśmy po tej stronie barykady. Nadal chcemy wygrać z PiS-em. No po tych ostatnich wypowiedziach mam pewne wątpliwości, czy na pewno to jest... ta sama strona tej samej barykady, ale na pewno... Ale rozumiem, że ten pszczyczek nie do mnie, bo ja cały czas koncyliacyjnie. W związku z tym jeszcze raz... Nie dał się pan sprowokować tutaj hasłem o 7 latach. Gdzieś tam, nie, to uważam, że raczej po
na dzisiaj, po tylu latach doświadczeń złych Polek i Polaków w rządzeniu PiS-em, nam potrzeba jedności, porozumienia. Żeby móc realizować program, musimy wybrać formułę, w jakiej startujemy, żeby móc realizować program. Wiele nas łączy przez te lata, które byliśmy. Przecież te nasze głosowania to są pewnym doświadczeniem. Wielka platforma porozumienia między nami jest. Wielkiego programu nie trzeba pisać. Ale nie zawsze głosujecie tak samo. Do tego sobie jeszcze wrócimy. No to możemy wrócić, bo to jest osobny Ale skoro już mówimy o różnicach programowych, to ja jestem ciekaw, jak Lewica byłaby w stanie pogodzić różne postulaty, na przykład Platformy czy Szymona Hołowni, bo przecież to są może nie dwa zupełnie różne skrajne światy, ale jednak sporo was różni. Tak, no to jest programowo... Chociażby w kwestii aborcji, dajmy na to. Podejścia do niektórych kwestii, ale też myślę w ogóle praw człowieka tak szerzej, praw pracowniczych. Myślę, że tam się znalazłyby różnice. Dlatego tak często podkreślamy, że opozycja powinna być zjednoczona przede wszystkim w działaniu i te wspólne właśnie głosowania, wspólne projekty, wspólne składanie poprawek, bo to też miało miejsce na przykład przy ustawie o Sądzie Najwyższym. Ta wspólna praca to jest jakby na dzień dzisiejszy ten najważniejszy element wspólnej listy, tutaj się zgodzę, to jest jakiś element drugorzędny, ale ze względu na te różnice, właśnie pewne różnice programowe czy podejście do niektórych kwestii, dlatego mówiłam wcześniej o blokach, że to jest najbardziej interesujący i pewnie najbardziej prawdopodobny wariant, bo tutaj udałoby się uniknąć tych różnic programowych. Ale myślę, że nadal tego wszystkiego, co łączy i tym, co łączy, jest przede wszystkim dobro naszego kraju. To jest chęć przywrócenia i plan na przywrócenie praworządności. Ja widziałam tutaj też, pan redaktor wcześniej puszczał przecież fragment z naszej konwencji właśnie o praworządności, gdzie miałam przyjemność prowadzić to wydarzenie wspólnie też z Anną Marią Żukowską i Krzysztofem Śmiszkiem. I my tam cały plan na to już przedstawiliśmy. Nasza grupa ekspertów pracuje. W najbliższym czasie będzie kolejna duża konferencja, na której efekty też tej pracy pokażemy. Także kończąc ten wątek, bo nie chciałbym, żeby nam cała zeszła dyskusja na temat właśnie wspólnej listy wyborczej, to mimo wszystko muszę do tego nawiązać, bo mamy sondaż. Sondaż, który pojawił się bodajże wczoraj, w każdym razie w tym tygodniu. Sondaż pracowni Polster dla Super Expressu. I co ciekawe, tu nie sprawdzano wariantów, to od razu zaznaczę. Nie powiemy tutaj, co według tych badań jest lepsze, co gorsze, ale zbadano, jak by się zachowali wyborcy, gdyby faktycznie była taka jedna wielka lista opozycji. I pokażmy może teraz te wyniki. Nie wiem, czy państwo tu w studiu będą widać. Jeśli nie, to będą widzieć. Jeśli nie, to ja przeczytam. Pod szyldem Zjednoczonej Opozycji taki wielki blok zdobyłby 50% z ułamkiem, Zjednoczona Prawica blisko 36%. Konfederacja, o której tu pani wspominała, rośnie w tym przypadku. Pytanie, czy rośnie, jest powyżej 9%. Reszta w ogóle się tutaj nie liczy. Do Sejmu weszłyby wtedy te trzy, nawet nie ugrupowania, tylko bloki wyborcze. Jakieś słowo komentarza? Ale ile by nie głosowało, to też znaczy zbadano, jaki procent ludzi nie wziąłby wtedy udziału w badaniu. Ale taka byłaby frekwencja. Mała poprawka, bo tam zbadano dwa warianty. Jeden wariant wspólnej listy i bez Lewicy. Te oba warianty w zasadzie niewiele się różnią. To jest 1,5% różnicy. Jeżeli chodzi potem o przeliczeniu na mandaty, to prawie nie ma chyba 2 czy 3 mandaty mniej, ale nadal mamy większość. Zresztą w pojedynczych badaniach, w innych badaniach też zazwyczaj opozycja, w jakiej by nie szła konstelacji, na ten moment oczywiście. Polacy są na tyle łaskawi, że dają nam wygraną. To może to jest dyskusja w ogóle o niczym. Może nieważne, czy pójdziecie w jednym bloku, dwóch, trzech i tak wyjdzie mniej więcej na to nadal samo. Podkreślam, jeżeli chodzi o już krótko, zaraz panią jakby oddam głos, podkreślam, że konsolidacja jest tutaj potrzebna. Jest taki pan algorytm, który się nazywa DONT, i on nagradza pewną konsolidację, pewien proces jednoczenia i nagradza tych najsilniejszych. On oczywiście nie wyrokuje o wszystkim. Tak, nie wyrokuje. Rzeczywiście potrzebny jest to matematyka, który wariant jest najbardziej korzystny, najlepszy. Państwo pytacie dlatego, bo ja wielokrotnie bywam na spotkaniach, to ludzie mnie pytają. Panie pośle, w jakich wariantach, w jakiej konstelacji wy pójdziecie, z kim pójdziecie? Czyli jednak też się tym interesują. Bardzo interesują. Muszę powiedzieć, że w 80% mówią o jednej liście. W swojej trosce o państwo i w swojej trosce o to, jak powinna wyglądać droga opozycji do zwycięstwa, słowo daję, to
nie jest, nie, teraz nie mówię żadnej, nie wykazuję żadnej retoryki politycznej, mówię to, co mówią ludzie. W 80%, tak jak przychodzę na salę i pytam, odpowiadają, że powinna być jedna lista. W swojej prostolinijności, dobroci, którą chcą namówić opozycję do tego, żebyśmy szli jak nie jedną listą, to w jakiś sposób skonsolidowani. Na pewno to pomoże, nie przeszkodzi. To pani Ewa Szedler, teraz parę słów komentarza a propos tego sondażu. To panią przekonuje te 50%, czy nie bardzo? Proszę pana, sondaże uważam, że jest jeszcze trochę za wcześnie na to, żeby definitywnie policzyć, aczkolwiek zgadzam się tutaj z panem posłem z Platformy, że należy to policzyć. Ale mamy przecież przykłady już wyborów, które się w Europie odbyły. Przecież przypomnę wybory na Węgrzech, gdzie cała opozycja od prawicy po lewicę wszyscy razem poszli do wyborów i niestety nie wygrali. Nie, tam mamy przykład. Lewica tam wszyscy po lewej stronie. Mamy przykład Słowacji, gdzie poszli w dwóch blokach cała opozycja i wygrali. Więc to są rzeczy, które naprawdę trzeba policzyć. Ja będę cały czas uporczywie nawoływała do tego, że my powinniśmy nie mówić tak, przepraszam bardzo, bo bardzo mile się dzisiaj poznaliśmy i świetną relację w kuluarach nawiązaliśmy, ale przepraszam, dla mnie jako wyborcy jest to za mało, żeby powiedzieć, że my pokażemy program po wyborach. Dlatego my jako bardzo młode ugrupowanie, partia, która jeszcze w zasadzie nie ma roku, prawda, bo po naszych perypetiach dopiero od marca mogliśmy jako partia zacząć działania, mamy już nasze plany do zmiany Polski. Jeśli wyborcy i wyborców traktujemy poważnie, to możemy im powiedzieć, co byśmy im chcieli zaoferować na początek i oni będą mogli mieć pojęcie, czy ulokują w nas tę nadzieję, czy w innych partiach opozycyjnych. Podkreślam jednak, że jeśli pójdziemy jednym blokiem, to istnieje ogromne ryzyko, że ludzie zostaną w domu i będą niestety nie oddadzą swojego głosu. I to jest największa szkoda. Pani wspomniała o wyborach na Węgrzech. Ja zwrócę uwagę, że tam też zmieniła się w międzyczasie ordynacja wyborcza, że jest tak ustawiona, powiedzmy, pod partię uszyta na rządzącą. Premiera Orbana i jego Fidesz. Tak? W Polsce póki co aż takich manewrów nie było, ale PiS właśnie zmienia ordynację wyborczą. No tak. Rozmawialiśmy o tym przed momentem z posłem Wróblewskim. Rządzący przekonują, że chodzi o poprawę frekwencji, że to jest szczytna idea, że tutaj absolutnie nic nie robią pod siebie. Państwa to przekonuje? No, panie redaktorze, jakby pół życia swojego poselskiego poświęciłem na kwestię ordynacji kodeksów i na przykład ustanowienie kodeksu wyborczego. To 2 lata ciężkiej pracy, gdzie miałem przyjemność być przewodniczącym tej komisji, która 2 lata pracowała. Zresztą wytykają wam teraz, że wy też wprowadzaliście JOW-y do Senatu w roku wyborów praktycznie. Też mówię, że pracowaliśmy od 2009 do 2011, 2 lata i w Sejmie było jednogłośne głosowanie. Jednogłośne praktycznie co do całego kodeksu i 2 lata. Tu nie zaskoczyliśmy. Oni to robią nie tylko, znaczy wpierw uważali, że pół roku przed wyborami to trzeba, czyli dopiero w październiku. Znaczy tak rozumieją kodeks wyborczy i prawo i konstytucję i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że twierdzili, że zmieniają kodeks zgodnie z orzeczeniem, bo to jest na pół roku przed wyborami. A doskonale wiemy, że to tak nie jest, chociaż tylko przed pierwszą czynnością wyborczą. Wy też się ledwo tam zmieściliście, bo prezydent Komorowski podpisywał już w styczniu 2011 wtedy. No, ale to zmieściliśmy się. My zakończyliśmy pracę w grudniu, potem był Senat i 5 stycznia 2011 weszła w życie, a oni dopiero zaczęli pracę. Panie redaktorze, proszę tutaj nie porównywać, my zmieściliśmy się dokładnie, a oni nawet nie wiedzieli, co to jest pół roku, przed jaką czynnością wyborczą. To po pierwsze. Dwa, teraz to, co oni robią, jeżeli chodzi o poseł Wróblewski, udowadnia cały czas, że to dbają, że są profrekwencyjne. To oczywiście jest bajka. Gdyby dbali profrekwencyjnie o całość naszego kochanego narodu, to by przyjęli nasze poprawki, czyli głosowanie korespondencyjne przez pełnomocnika, bo to taniej. A to i Polonia może zagłosować, bo ma 1000 kilometrów do niektórych punktów wyborczych do swoich. To będzie duży problem dla Polonii. Wykluczają w dużej części Polonię, która głosuje w dużej części, okazało się, w dużej części głosuje właśnie na opozycję. I kiedyś, jak zmieniali kodeks 2018 do 2019, twierdzili, że Polacy handlują i kopiują pakietami wyborczymi i że to w ogóle jest fałszerstwo. Znaczy tak posądzali Polonię, ja zmieniając to.
potem, jak były wybory prezydenckie w maju, no, prezydent Morawiecki twierdził, tak, że w ogóle głosowanie kopertowe to jest najlepsze na świecie na i nie ma lepszego i trzeba wszystkim pomóc. Teraz znowu, wątek. Jak złożyliśmy poprawkę, to twierdzą, że głosowanie korespondencyjne. Słuchaj, kiedy oni mówią prawdę, a kiedy kłamią, bo ja już nie wiem. A chciałbym teraz zapytać panią posłankę i panią przewodniczącą, jakich wy się obawiacie ewentualnie nadużyć? No bo na papierze to jest mimo wszystko szczytna idea, po prostu zwiększyć frekwencję. Dla mnie głównym zarzutem wobec tej ustawy to będzie nadal jednak termin przeprowadzania tych prac i chęć i zmiany tego kodeksu. Nie powinno zmieniać się kodeksu wyborczego w roku wyborczym. I jedna z naszych poprawek Lewicy właśnie zakłada, że te zmiany wchodziłyby dopiero od nowej kadencji. A wierzy pani, że to przejdzie? No, nie, póki, już co, nie póki co nie mamy większości, więc to nie ma... Jeszcze możecie w Senacie zgłosić. Tak, bo to, o tym też mówimy, no ale poprawki Senatu też prawdopodobnie zostaną odrzucone. Jeżeli chodzi o rozwiązania profrekwencyjne, to takie jak zwiększenie liczby mniejszych punktów wyborczych, takie jak dowożenie osób żeby mógł głosować seniorów czy osób z niepełnosprawnością. Oczywiście jesteśmy za takimi rozwiązaniami. Chcę tylko zauważyć, że w praktyce to już też funkcjonowały, bo samorządy brały na siebie tą odpowiedzialność i dowoziły osoby. Muszę tu wejść słowo, bo kończy nam się czas. A jeszcze chciałbym pani Ewie Szedler oddać na koniec głos w tej sprawie. Dwa zdania. Czy te zmiany są dobre, czy niedobre? Dlaczego? Zgadzam się tu z przedmówcami, ale chciałabym jeszcze podkreślić, że niestety, ale takie zmiany jak niemożność zagłosowania na paszport, to nie jest działanie profrekwencyjne. Tak samo niemożność zgłoszenia telefonicznie chęci zagłosowania w ambasadzie, to też nie jest działanie profrekwencyjne, więc niech te moje dwa pytania będą ostatecznie komentarze. Agitacje pozwalają każdemu robić. Otwierają puszkę Pandory. Nic nie sprawdzimy, żadnej transparentności. O tym podyskutujemy być może następnym razem. Ewa Szedler, Polska 2050, Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica i Waldy Dzikowski, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Byli dzisiaj naszymi gośćmi, jak widać. Trochę się pospierali, ale nie było tutaj jakiejś wielkiej kłótni. Może to jest dobry znak dla opozycji, może niekoniecznie. Zobaczymy. Ja państwu dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście na kolejny gorący temat. Widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia.